Dobry wieczór wszystkim. Z tej strony Kuba Więcek. Jest to moja autorska audycja zatytułowana Proces Twórczy. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć wspaniałą osobę. Na audycji będzie to nikt inny jak Michał Barański, znakomity kontrabasista, rozchwytywany. Ostatnio też się ujawnia jako wokalista perkusyjny, gra też na basówce. Gra w zespołach wielu wspaniałych muzyków, ale też od pewnego czasu jest liderem. W zeszłym roku ukazała się pierwsza płyta Michała zatytułowana Mazowian Mantra, która niedawno otrzymała dwa Fryderyki. W sensie Michał otrzymał jedną nagrodę jako artysta roku, a płyta sama w sobie została płytą roku. Z Michałem też mam dużo wspólnego, gdyż nagrałem z nim trzy własne płyty. Płyta Michała została wydana w serii Polish Jazz. Te płyty, które też nagraliśmy też, więc dużo mamy ze sobą doświadczeń, także bardzo się nie mogę doczekać rozmowy. Ale zanim zaczniemy rozmawiać, to posłuchamy pierwszego utworu. Będzie to tytułowy utwór z płyty Michała Barańskiego, Mazowian Mantra. Jakie śpiewamy na Mazowszu, ten zespół, to Polka, Oberek, tam takie takie różne cuda. To był muzykantem, to grał, a jak to nie umiał, to od tyłego poczuł. Po weselach chodziłem tu, chodziłem tam, chodziłem. Po weselach chodziłem tu, chodziłem tam, chodziłem. Po weselach chodziłem tu, chodziłem tam, chodziłem. Tady gena, tam tady gena, tam tadym, 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 tadym. Tady gena, tam tady gena, tam tanki na regatari, na regatanki na regatari, na regatati gena, tam tady gena, tam tadym, 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 tadym. Tady gena, tam tady gena, tam tanki na regatari, na regatari, na regatari, na regatati gena, tam tady gena, tam tady, tadym, 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 tady gena, tam tady gena, tam tanki na regatari, na regatanki na regatari, na regatati gena, tam tady gena, tam tady, tadym, tadym.
Cześć Michale, co u ciebie? Dobrze, wszystko dobrze i w taki zajęty czas teraz bardzo pod względem no wreszcie mojego projektu, który narodził się. Właśnie to są jakieś pozytywy tego czasu pandemicznego, ponieważ ja stwierdziłem, że to jest ten moment, kiedy muszę to zrobić, ponieważ wszyscy przestali wreszcie do mnie dzwonić z koncertami i powiedziałem sobie teraz albo nigdy. No i udało się i bardzo się cieszę, że wykorzystałem ten czas i dopiero teraz jakby zbieram owoce tego wszystkiego, także się cieszę bardzo. Czy myślisz, że twoja perspektywa na wykonywanie zawód muzyka się teraz jakoś zmienia, że na przykład chcesz jednak teraz bardziej iść w swoją stronę i trochę odpuścić te sidemainskie rzeczy, czy jak o tym myślisz? Nie sądzę, żeby to się jakoś bardzo zmieniło. Chciałbym dalej grać jako sideman w wielu zespołach, ponieważ jest to jednak duża przyjemność grać też inną muzykę niż swoją i cały czas jest to dla mnie takie wyzwanie, żeby grać jakiś inny materiał, który nie jest mi pod rękę. I aczkolwiek no, na pewno będzie to teraz trochę trudniejsze do pogodzenia wszystko, ale myślę, że się uda, jestem dobrej myśli. A jak się czujesz po otrzymaniu Fryderyków? Czy to było twoje marzenie, o którym zawsze marzyłeś, czy to po prostu tak przypadkiem się stało? Jak to jest? Generalnie ja, żeby utrzymać zdrowie psychiczne, co jest bardzo ważne w zawodzie artysty muzyka, na nic się nie nastawiałem. Stwierdziłem, że ta płyta ma przede wszystkim, no to może zabrzmi trochę brutalnie, ale mi się ma to podobać, ta muzyka. Tak. A potem co się z nią stanie, to już jest niezależne ode mnie. Aczkolwiek no wiadomo, że to miło jest, jak człowiek jest doceniony i że ludzie słuchają tej płyty. Coraz więcej ludzi słucha tej płyty, także to jest też bardzo miłe i właśnie to jest to, co się ma właśnie samo zadziać, a moje myśli mają być jakby związane z tym, żeby się rozwijać jako muzyka, nie jako nie moja kariera ma się rozwijać, tylko ja się mam rozwijać jako muzyka. To jest wszystko bardzo miłe oczywiście, jako dodatek. Płytę nagrałeś 2 lata temu bodajże. Czy dużo się zmieniło od tego czasu muzycznie w twoim życiu, że na przykład teraz jakbyś poszedł do studia, to miałbyś zupełnie inne pomysły, czy dalej byś szedł w stronę właśnie folku i łączenia z jazzem? Jeżeli chodzi o moją pierwszą płytę, to zawsze chciałem właśnie taką nagrać, także myślę, że dużo by się nie zmieniło w moim podejściu i zrealizowałem jakieś moje marzenie muzyczne pod tym względem i zawsze słuchałem muzyki takiej szeroko pojętej world music, zresztą moi rodzice też jakby w domu się słuchało takiej muzyki, także ja już miałem pomysł zawsze w głowie i udało się go zrealizować. Natomiast no już druga płyta na pewno będzie inna, zupełnie w innym kierunku. A myślisz już o właśnie jakimś kierunku i ogólnie czy piszesz utwory? Czy na razie sobie dajesz przerwę jeszcze? Jeszcze trochę przerwy, ale już coś tam kiełkuje. Już myślę, że bardziej będę szedł w stronę muzyki elektronicznej, więcej instrumentów dętych chciałbym wykorzystać, także wiadomo, no nie chcę nagrać płyty Mazowian Mantra 2. Chcę tak. Coś zupełnie innego stworzyć. Rozumiem. A opowiedz mi na przykład, no bo tutaj na tej płycie poruszasz głównie folk polski z wykorzystaniem też konakolu. Czy w sumie tak. Dużo słuchałeś takiej muzyki polskiej ludowej, czy w swoim życiu, czy to był taki bardziej research, który robiłeś w trakcie, gdy pracowałeś nad tą płytą? Słuchałem zawsze muzyki polskiej ludowej, natomiast taki poważniejszy research rzeczywiście musiałem zrobić podczas pracy nad tą płytą, szczególnie jeżeli chodzi o sferę rytmiczną tej muzyki. No i odkryłem niesamowite rzeczy, ponieważ nasza polska muzyka ludowa jest na 3 większości, 3/4.
i tak w takim nierównym 3. I okazało się, że tą siatkę taką rytmiczną, indyjską można w to, mówiąc kolokwialnie, wrzucić. I na przykład w utworze Itzak of Opoczno jest taki właśnie rytm polski, mazurkowo-obrykowy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ja tam na przykład wrzuciłem indyjskie 5-7-5, czyli tak gadyn, tadym, dym, dym, tak gadyn, tak gadyn, tadym, dym, dym, tak gadyn. Czyli raz, dwa, trzy, ale w szybkim tempie. Na przykład utwór Fifth Rai był inspirowany grajkami wiejskimi, którzy grali nie, tak nierówno na trzy, że to już było na pięć w kwintolach i postanowiłem napisać o tym utwór. I w ten sposób jakby działałem, dużo takiego właśnie researchu, ale też takim, to jest też zachwyt nad naszą polską kulturą, muzyką i chciałem zawsze coś pokazać swojego. No śladem Tigrana Hamasyana, Abishaya Cohena, którzy też jakby łączą ten zaawansowany rytm ze swoją muzyką etniczną, jednak ze swojego kraju. I to chciałem pokazać. Czy był jakiś taki moment w twoim życiu, kiedy właśnie wkręciłeś się bardziej w rytm? Czy jakby zawsze w ogóle miałeś do tego ciągotki? Zawsze miałem od dziecka do tego ciągotki, ale tak właśnie analitycznie zacząłem się interesować, kiedy odkryłem właśnie ten system indyjski, matematyczny. Okazało się, że każdy rytm to jest jakaś tam matematyka, poza paroma wyjątkami i sprawia mi to cały czas frajdę, cały czas to ćwiczę i też widzę wielki progres pod względem rytmicznym u mnie w graniu i nie tylko. A powiedz mi, czy na przykład, bo ty grasz, zdarza ci się grać raz na jakiś czas z muzykami amerykańskimi. Jestem ciekaw, czy na przykład, no bo jednak bardzo się wśród swoich mistrzów masz dużo takich amerykańskich muzyków. Czy na przykład muzycy amerykańscy widzą u ciebie właśnie taki bardziej amerykański time, czy na przykład jest coś, co, na przykład polskiego, co można powiedzieć o polskim time, że jest czymś ciekawym, dobrym? Co ty o tym myślisz? Ja myślę, że jest coś w nas takiego innego jednak pod względem rytmicznym. No nie urodziliśmy się tam w Stanach i coś nas bardzo odróżnia pod względem rytmicznym. Natomiast moim zdaniem polscy muzycy powinni jednak gonić Amerykanów pod względem rytmicznym, ponieważ oni jednak jakoś tak naturalnie to posiadają, co otwiera im wielkie możliwości muzyczne po prostu. I dla mnie zawsze ten taki, można powiedzieć, amerykański czas, no, który się wywodzi jednak z Afryki mimo wszystko, no jest jakimś takim wzorem do naśladowania. Aczkolwiek ten nasz obrykowy, mazurkowy czas też jest bardzo ciekawy i właśnie przez to, że pracowałem nad swoją płytą, odkryłem to, że można go też wprowadzać do muzyki jazzowej i nie należy się tego wstydzić. Tak. Michał, ty pochodzisz z Żor. Grałeś pierwsze chyba 6 lat na wiolonczeli, podobnie jak ja. I jak się stało, że potem chwyciłeś za kontrabas? Dlaczego? Wiolonczeli, można powiedzieć szczerze, no nie szło mi tak jakoś super. Miałem problemy techniczne, a zacząłem grać na gitarze basowej w międzyczasie w zespołach rozrywkowych w Żorach. I potem był ten wyjazd do Stanów z Bredem Terym, z Tomkiem Torresem i Mateuszem Kołakowskim, gdzie grałem jeszcze na gitarze basowej, uczyłem się muzyki jazzowej i tam Amerykanie mi powiedzieli, słuchaj, no prawdziwy instrument jazzu to jest jednak kontrabas. Fajnie, że grasz na basówce, nie zostawiaj tego. Ale kontrabas jednak, to jest to. No ja od razu do ojca zadzwoniłem. Tutaj wszyscy mi mówią, że muszę na kontrabasie grać i ta wiolonczela to już może... No i tata załatwił mi lekcję u kontrabasisty w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i tak się zaczęła moja przygoda z kontrabasem. No i jak złapałem smyczek od kontrabasu, to wszystko brzmiało od razu, nie było problemów i wszyscy wiedzieli, że to jest ten instrument, na którym powinienem grać. Wow, super. Słuchaj, mam pytanie, bo wielu muzyków w szkołach muzycznych ma pewnego rodzaju problem z klasyką, kiedy zaczynają grać jazz. Czy na przykład ty tego doświadczyłeś, że nie wiem, trochę się pogorszył, nie wiem, twój dźwięk klasyczny, albo robili ci problemy w szkole z tego powodu, że grałeś jazz? Nie było żadnych problemów.
Myślę, że one wynikają z tego, że jednak no, rytm jest zupełnie inny w jazzie niż w muzyce poważnej, ponieważ tam jest dużo rytmu takiego rubato, bardziej się liczy frazowanie i to może stanowić jakiś tam konflikt, ale ja myślę, że te czasy, kiedy to był jakiegoś rodzaju problem, już minęły. Myślę, że ludzie młodzi teraz potrafią połączyć te dwa światy. No, trzeba i ćwiczyć klasykę i jazz, no i to jest może też problem, że czasu brakuje czasami na to, żeby być dobrym i w tym, i w tym. No ja już na przykład, jeżeli chodzi o muzykę poważną, no to już ciężko mi utrzymać taką formę, jaką miałem w liceum czy na studiach. To jest po prostu nie do pogodzenia w pewnych warunkach, aczkolwiek są wyjątki muzyków jazzowych, którzy grają świetnie klasykę i odwrotnie. Także to no myślę, że to jest kwestia po prostu no, rozłożenia czasu w nauce i w ćwiczeniu. Kiedy miałeś kilkanaście lat, amerykański klarnecista Brad Terry wziął cię ze sobą na trasę koncertową do Stanów. Powiedz mi, jakiej muzyki wtedy w ogóle słuchałeś? Czy było to właśnie takie bardziej klasyczne jazzowe rzeczy, czy bardziej nowoczesne na ten moment? Zawsze kochałem jazz tradycyjny, taki bardziej bebopowy z zakresu Charlie'ego Parkera i Johna Coltrane'a, ale też bardzo w tym czasie interesowałem się taką nowoczesną bardziej muzyką i w akustycznym, i w elektrycznym tego słowa znaczeniu, czyli też muzykę fusion, muzykę latin jazz. No, bardzo szeroki ten jazz był u mnie. Ja słuchałem od free jazzu po fusion, także zawsze mnie po prostu fascynowała improwizacja jazzowa, jaka by ona nie była, czy free, czy mainstream, czy fusion, czy z muzyką teraz elektroniczną się łączy jazz, bardzo mnie to fascynuje i Brad Terry dał nam taką szkołę tego jazzu jednak, tej podstawy, która jest no, moim zdaniem bardzo ważna, czyli z podznaku Charlie Parkera i Johna Coltrane'a i standardy jazzowe i graliśmy w kółko codziennie w Stanach, jeżdżąc dookoła tego kraju i to była wspaniała przygoda wtedy. Powiedz mi, czy na przykład miałeś jakiś taki moment, że na chwilę porzuciłeś basówkę, żeby się skupić na kontrabasie? Bo czułeś, że nie wiem, że musisz w jednym być naprawdę dobry, czy jednak zawsze starałeś się to łączyć? Zawsze starałem się to łączyć. Zawsze mnie też interesowała jakby ta, można powiedzieć, kariera muzyka takiego sesyjnego, gitarzysty basowego, takich tacy ludzie jak na przykład Pino Palladino, czy Nate East, którzy nagrali po prostu milion płyt różnych, czy w Polsce Piotr Żaczek na przykład. Też ta ścieżka kariery mnie bardzo interesowała, natomiast i zawsze próbowałem łączyć te dwa światy. Zawsze kontrabas jazzowy, ale też taka muzyka bardziej komercyjna, groove'owa. Natomiast co ciekawe, ten model kariery zniknął całkowicie. Już musiałem się przebranżowić, dlatego właśnie się zainteresowałem programami, produkcją i tak dalej. Już taki sesyjny gitarzysta basowy, to już jest przeszłość. To już wszyscy mogą to zrobić teraz w domu, nagrać basówkę. Nie potrzeba takich zawodowców. Natomiast bardzo dużo mi to dało, ponieważ takie studyjne podejście do muzykowania jest bardzo dla mnie ważne i to jest taki profesjonalizm. No, tego trzeba się uczyć właśnie muzyków takich typowo studyjnych. Zapytałem się ciebie wcześniej o inspiracje, które kiedyś paręnaście lat temu zmieniły twoje życie i podaje się jedno nazwisko, którego nie znałem i bardzo ciekawe. Karim Ziad, nie wiem, czy dobrze wymawiam. Tak, tak. Jakbyś tak, mógł powiedzieć o tym, kiedy słuchałeś tego artysty i w ogóle coś o nim. To jest właśnie taki kierunek w jazzie, który mnie bardzo zawsze interesował. Można powiedzieć, że to jest jakaś taka, no, można to nazwać paryską szkołą jazzową, gdzie dużo imigrantów z Afryki łączyło się z francuskimi muzykami jazzowymi, którzy też bardzo często współpracowali z Joe Zawinulem, który jakby stworzył taki nurt muzyki jazzowej łączący muzykę fusion, jazz z muzyką etniczną z całego świata. I Karim Ziad jest przykładem takiego muzyka. On to jest perkusista z Algierii, który stworzył też własny zespół i świetne płyty, łącząc muzykę marokańsko-algierską z muzyką jazzową, z rozmaitymi rytmami, ale takimi bardziej zaawansowanymi. To jest taki obok właśnie Tigrana Hamasyana, Avishaya Cohena,
taki artysta, który mi naprawdę podpowiedział drogę, którą mógłbym spróbować jakby powtórzyć muzyczną. I ta płyta Ifrika to jest jedna z moich ulubionych płyt, łącząca właśnie elementy folkloru arabskiego z muzyką jazzową i zaawansowanymi rytmami. Także ile miałeś lat, jak odkryłeś Karima? To było w klasie maturalnej to było. I kto ci go podsunął? To podsunął mi Tomek Torres, który się interesował takimi zjawiskami. Dużo właśnie muzyki takiej rytmicznej z całego świata, z Afryki, z Karaibów podsuwał. I to naprawdę mi dużo dało, jeśli chodzi o takie moje spektrum rytmiczne i muzyczne. Chcieliśmy teraz Państwu zaprezentować utwór Karima Ziada zatytułowany Ja Real. Why you?
Szanowni Państwo, słuchaliśmy właśnie utworu Karima Ziada pod tytułem Ya Real. Moim gościem jest wspaniały basista Michał Barański. Michał, przed chwilą powiedziałeś o tym, że dzisiaj praca muzyka takiego studyjnego trochę już zniknęła. Jak myślisz, z czego to wynika? Ja myślę, że z kilku powodów. No pierwszy taki, który mi się nasuwa, to jest to, że technologia poszła tak do przodu, ta komputerowa, nagraniowa, wszystko można zrobić w domu. Poza tym trochę, jeżeli chodzi o samą gitarę basową, to trochę ta muzyka się zmieniła w kierunku muzyki elektronicznej, gdzie bardziej klawisz basowy się przydaje niż sama gitara basowa. Oczywiście ta gitara basowa nie zniknęła jeszcze całkowicie, ale jest mocno zredukowana w dzisiejszym świecie muzycznym. Ludzie nagrywają wszystko w domu, produkują muzykę w domu i to jest wspaniałe, ja w ogóle nie mam nic przeciwko, ja sam to teraz robię i to jest wspaniała rzecz, że można to robić i właśnie to jest kolejny powód, że muzycy się też w tym wyszkolili bardzo na wysokim poziomie w takiej technologii muzycznej, która zastępuje studio nagraniowe, zastępuje też niestety muzyków czasami, którzy mogliby to nagrać. Natomiast uważam, że jak ktoś chce naprawdę płytę dobrą zrobić, gdzie potrzeba tych żywych muzyków, no to ich zatrudni i to jest wspaniałe. Michał, a powiedz mi, jakie korzyści właśnie możemy mieć, jeśli nie użyjemy tego klawisza basowego, a użyjemy basówki, gitary basowej? Myślę, że możemy więcej takiego życia wprowadzić przez dodatkowe niuanse artykulacyjne, też tajmowe, bo na klawiszu, jeżeli chodzi o sam rytm, no nie da się wszystkiego uzyskać, moim zdaniem. Jednak żywy muzyk grający na strunach też powoduje inny przelot muzyczny zupełnie. I to jest jakby duży plus tego instrumentu, że można uzyskać i rytmicznie, i artykulacyjnie inne efekty zupełnie niż na klawiszu. Powiedz mi, bo jestem strasznie ciekawy, bo w sumie całe życie poświęciłeś graniu jakby linii basowych. Czy na przykład jest coś w dzisiejszej muzyce, że właśnie słuchasz linii basowych i myślisz sobie, kurczę, dlaczego oni tego nie robią inaczej? I jeśli tak, to co to na przykład jest? Czy jednak właśnie uczysz się i na przykład, nie wiem, z tych linii basowych ty korzystasz i na przykład redukujesz może jakieś swoje? Jak to wygląda? Jakie masz myśli w ogóle na temat tego? To jest bardzo trudne do wytłumaczenia, ale jak słyszę na przykład takiego basista jak Pino Palladino, który gra perfekcyjne basy na każdym nagraniu, no to jednak nie da się zastąpić pewnego doświadczenia, wiedzy o muzyce, o teorii muzyki i takiego też podejmowania decyzji w danym momencie i w danym czasie, tu i teraz. To jest, i to słychać na tych nagraniach, że to nie było przygotowane, to jest, on słyszy po prostu, gdzie ta linia basowa ma wejść. Ja też wzoruję się na takich artystach, którzy jednak mają to doświadczenie i podejmują dobre decyzje w danym momencie na nagraniach. I też produkcyjne, i aranżerskie, i takie czysto basowe. I to jest też taka wspaniała rzecz, że tego typu basiści na najwyższym poziomie kładą te basy takie dobre, bo znają muzykę całą, jako całość i patrzą na muzykę jako całość. I ja staram się też tak robić we własnych produkcjach i na własnych nagraniach i też jako sideman w różnych projektach. Michał, jakbyś mógł wymienić paru basistów, którzy w ogóle myślisz, że wywarli na ciebie jakiś taki największy wpływ? Właśnie, nie wiem, teraz powiedziałeś Pino Palladino. Kto jeszcze? No to wielu jazzowych też kontrabasistów. Ray Brown, Ron Carter, John Patitucci. Teraz tych nowszych, młodszych basistów. Thomas Morgan, Ben Street. Jeśli chodzi o gitarę basową, no to też jest wielu. Matthew Garrison, Jacob Astorius. Mógłbym wymieniać i wymieniać. Naprawdę jest dużo
jest wielu artystów wybitnych na świecie, którzy też, no właśnie, ale mało jest na przykład takich, którzy grają i na kontrabasie, i na gitarze basowej na najwyższym poziomie. I tutaj mógłbym wymienić właśnie Johna Patitucci'ego, Stanleya Clarka. I no tak naprawdę teraz już muszę się zastanawiać. James Genius na przykład, o, to też jest świetny. Wymieniłeś tutaj przekrój takich basistów właśnie jak Ray Brown, ale też na przykład Thomas Morgan. Jakie są twoim zdaniem plusy, albo jakby z czego możemy się nauczyć od Raya Browna, a czego od Thomasa Morgana? No to jest temat na dłuższą dyskusję, ale na przykład Ray Brown, no to jest ta taka podstawa, jeżeli chodzi o granie bebopowe w jazzie. I czym wtedy była linia basowa? Linia basowa była przede wszystkim walkingiem, czyli ćwiarami na cztery wartości na takt. I trzeba było z takim timingiem, feelingiem zagrać i doborem dźwięków, żeby to kręciło i to było wspaniałe i na tym się Ray Brown skupiał, nie grał jakichś nie wiadomo jakich solówek, ale to zawsze był taki konkret, było tam prowadzenie głosów odpowiednie i takie i zmysł melodyczny. Natomiast Thomas Morgan to już jest ta nowa szkoła, gdzie no, to jest to, co jest dla mnie takim celem w życiu, muzyka jazzowego, ale nie tylko, też całej muzyki, żeby na trudne rzeczy, które gramy teraz, te nieparzyste właśnie metra i skomplikowane struktury, nałożyć feeling pochodzący z muzyki free jazzowej, czyli skomplikowane rzeczy, a na to nakładamy warstwę free. I tak gra właśnie Thomas Morgan. I to jest taki też niedościgniony dla mnie wzór, że on to potrafi grać ze Steve'em Colemanem na 17 ósmych, a na to nakłada jeszcze free i tak jakby grał na 4 i jeszcze jest wolny w tym wszystkim. Czy słuchając no, Thomasa Morgana na przykład słyszysz, że on słuchał Raya Browna, czy na przykład czujesz, że jakby jest to, nie wiem, to co w ogóle myślisz? Tak, no to w ogóle to jest ciekawe, bo on właśnie jedyny wywiad, który znalazłem z Thomasem Morganem, to właśnie on mówi o Rayu Brownie, że to jest podstawa i trzeba się od tego odbić, że nie słuchał nigdy, nie słuchał Charlie Haydena, ponieważ to jest za bliskie dla niego stylistycznie, a Ray Brown to jest właśnie ta podstawa, tam gdzie bas powinien być. I to było dla mnie niesamowite odkrycie i staram się to mówić też studentom, że jednak tacy ludzie nowocześni jednak odwołują się do tradycji zawsze. Jestem ciekaw właśnie tej ścieżki twojej nauczycielskiej, ale zanim o niej porozmawiamy, chciałem, żebyśmy posłuchali drugiego utworu, który mi podałeś jako swoją inspirację. Jest to zespół Donego McCaslina. Czy miałeś kiedyś okazję zagrać z Donem McCaslinem? Z Donem McCaslinem nie miałem okazji zagrać, natomiast miałem okazję zagrać z Nate'em Woodem, który jest jakby przedstawicielem tej szkoły, tej nowej fali muzyki improwizowanej jazzu, gdzie łączy się muzykę elektroniczną z jazzem, a nie, jakby w opozycji do muzyki fusion z lat 70., 80., gdzie łączyło się funk i rock z jazzem. Teraz jest wspaniała nowa rzecz w jazzie, znaczy nowa, no już tak od 10 lat można powiedzieć, łączy się muzykę elektroniczną z jazzem i mnie to bardzo fascynuje. Fascynuje mnie taki basista Tim LaFave, który właśnie wystąpi na tym utworze. I Donny McCaslin jest przedstawicielem tego nurtu i robi to wspaniale i zyskuje też coraz większą ilość fanów. I jest to wspaniała nowa droga w jazzie, czyli muzyka elektroniczna, nowe brzmienia i łączenie tego z improwizacją jazzową. Szanowni Państwo, posłuchajmy teraz Donego McCaslina, utwór pod tytułem Fast Future.
Szanowni Państwo, właśnie słuchaliśmy utworu Donego McCaslina o nazwie Fast Future. Moim gościem jest kontrabasista Michał Barański. Michał, wspomniałeś wcześniej o swoich studentach. Jesteś nauczycielem na Akademii Muzycznej w Katowicach od wielu lat. Czy lubisz to robić? Lubię bardzo. Bardzo pomagają mi studenci też jakby w nauce muzyki. No to jest niekończący się proces. Ja im daję dużo też, ale oni mi dają też bardzo dużo. I jeżeli też, szczególnie jeżeli studenci przynoszą coś na lekcje, jakieś opracowania, transkrypcje, to razem studiujemy tą muzykę. Ja staram się im dawać wskazówki i sam się też bardzo dużo uczę. A czego dzisiaj potrzebują młodzi ludzie? Bo w sumie wiele rzeczy można się nauczyć z internetu. Myślę, że właśnie można im dać wskazówkę, czego mają się uczyć, bo można się naprawdę pogubić teraz w tych czasach. Jest tyle materiałów. No, dla nas na przykład, dla ciebie i mnie, to jest świetny czas dla takich ludzi, którzy mają już ugruntowaną wiedzę i chcą ją poszerzyć. Na przykład u mnie to w przypadku indyjskiego konakolu internet dał mi nieograniczone możliwości nauki tego systemu. Natomiast młodzi ludzie troszeczkę się gubią w tym wszystkim. Jest za dużo materiałów, nie wiadomo od czego zacząć. I ja myślę, że taka osoba, która ma jakieś doświadczenie już w tym wszystkim, może wskazać bardzo precyzyjną ścieżkę, od czego zacząć, do czego się przyłożyć, do czego mniej i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że dzisiaj są takie czasy, w których właśnie, tak jak powiedziałeś, trochę już zawód takiego muzyka studyjnego odpadł, więc nie wiem, ludzie właśnie są trochę zmuszeni do tego, żeby robić swoją muzykę. Kontrabas i basówka nie są może takimi najbardziej typowymi instrumentami liderskimi. Czy ty widzisz na to jakieś, nie wiem, rozwiązanie, czy właśnie pchasz muzyków, żeby komponowali? Co o tym myślisz? Tak. Też bardzo zachęcam do komponowania i tworzenia własnej muzyki. Natomiast no jednak mimo wszystko takie instrumenty sekcyjne typowo, czyli perkusja, kontrabas, basówka, klawisze, fortepian, gitara. Jednak no, jest sporo tych zespołów i jazzowych, i rozrywkowych, gdzie można znaleźć pracę. Także tutaj muzyka na żywo się cały czas broni. To jest jakby taki duży argument, żeby jednak studiować całościowo muzykę, grać dobrze na żywo. Produkcja wszystkiego nie zastąpi. Jednak ludzie chcą muzyki na żywo i to jest jakby taka motywacja dla studentów, żeby opanować dobrze instrument, jednak być dobrym sidemanem, wzorować się przynajmniej na tych studyjnych muzykach pod względem profesjonalizmu. I ja myślę, że ludzie, którzy bardzo dobrze grają na instrumentach, w zespołach różnych, się obronią i znajdą dużo pracy dla siebie. A co zrobić właśnie, żeby ludzie zapraszali cię do zespołów? Michał, ty jakby, mam wrażenie, że nigdy nie miałeś z tym problemu, zawsze byłeś chyba najbardziej rozchwytywanym basistą w całym środowisku jazzowym. Jak do tego doszło? Czy myślisz, że to jest jakaś taka na przykład fala, że paru muzyków cię weźmie, to już potem wszyscy chcą? Czy to jest jakby coś, że musisz jednak być czujnym i jakby cały czas stać na palcach? Jak to jest? To jest kilka tutaj czynników, ja myślę, że na to wpływa. No przede wszystkim taki profesjonalizm, czyli bycie na czas, bycie fajnym człowiekiem też na trasie, żeby było po prostu miło. Nierobienie problemów, przygotowanie się do, przygotowanie materiału, tak żeby zagrać jak najlepiej na koncertach czy w studio nagraniowym. Też opanowanie, no nie ukrywam, opanowanie szybkiego czytania zapisu nutowego, to jest też bardzo ważne dla muzyka takiego, który chce być brany przez różne zespoły, bo to przyspiesza bardzo proces twórczy potem. No i też jakieś, no nie ukrywam, że dobre decyzje, że postawienie na jakieś zespoły, które mogą dać jeszcze więcej tych koncertów i kolejne kontakty, budowanie tych kontaktów z różnymi muzykami,
Nawet załatwianie jakichś koncertów pod to, żeby zagrać z jakimś konkretnym muzykiem, też to ma jakieś tam znaczenie. Ja akurat tego nie musiałem często robić, ale to jest dobra porada, bo to też otwiera jakieś ścieżki. Inicjowanie samemu trochę. Tak, inicjowanie, tworzenie sceny i tworzenie kontaktów, to jest bardzo ważne. Natomiast no jednak mimo wszystko ten profesjonalizm moim zdaniem jest najważniejszy w tym biznesie. Na pewno jakimś takim skutkiem ubocznym tego wszystkiego jest to, pamiętam, że kiedyś miałeś taki trochę problem, że byłeś przepracowany i to się na twoim zdrowiu fizycznym jakoś tam zwróciło. Jak teraz to u ciebie wygląda? To jest, myślę, że teraz też mam łatwiejszy czas, bo moje dzieci są już większe. Wtedy był taki trudny czas, bo miałem dwójkę bardzo małych dzieci i to się łączyło jeszcze z wieloma koncertami, czasami. Po prostu to mnie jakby, można powiedzieć, przerosło. Teraz już nie ma tego problemu, ale też się nauczyłem z biegiem czasu naprawdę grać te koncerty, które mnie naprawdę zadowalają muzycznie i to jest jakby mój priorytet, żeby grać naprawdę dobrą muzykę i nie rozdrabniać się aż tak za bardzo. Aczkolwiek w pierwszej fazie no jednak młodym ludziom polecam, żeby po prostu grać jak najwięcej i z jak największą ilością muzyków, bo taki czas jest potrzebny. Natomiast no potem rzeczywiście trzeba uważać, żeby się tak jak ja nie przepracować. Bo to może właśnie mieć negatywne skutki. A mam w sumie takie pytanie. Teraz jak zaczynałeś, jak pisałeś muzykę na swoją płytę, no to spędziłeś trochę czasu na takiej właśnie na komponowaniu. I komponowanie jest, nie wiem, taką właśnie trochę powolną improwizacją. Czy czujesz, że to, że właśnie tak kminiłeś, siedziałeś nad tym materiałem, trochę wpłynęło właśnie na twoją improwizację, na to, jak teraz, nie wiem, myślisz w ogóle nad swoimi solówkami i czy w ogóle nad improwizacją? Tak, ja myślę, że to ma bardzo duży wpływ, ponieważ staram się jakby odwrócić te role. Improwizując myślę bardziej jako kompozytor, a komponując myślę bardziej jako improwizator i myślę, że jest w tym jakiś taki głębszy sens, ponieważ no, proces komponowania jest taką, no właśnie tak jak powiedziałeś, powolną improwizacją, a jeżeli doda się do improwizacji właśnie ten taki czynnik kompozytorski, to myślę, że ona będzie dużo lepsza, bo będzie bardziej taka, no każda nuta wtedy ma wielką wagę. I no, bardzo mi to dużo, dużo dało. Michał, mam pytanie. Co ciebie dzisiaj inspiruje? Muzycznie, ale nie tylko. Muzycznie myślę, że teraz mam taki czas, kiedy produkcja muzyczna, kompozycja właśnie, te programy, nie ukrywam, że ty mnie też zainspirowałeś do tego, żeby w to wejść całym sobą i to mnie bardzo inspiruje w tej chwili muzycznie, bo widzę, że to ma wielkie efekty, nie tylko i na moją muzykę i też na moje basowanie po prostu i to mnie najbardziej inspiruje. Ogarnianie muzyki jako całość, czyli produkcja, aranżacja, kompozycja, komputer, nagrywanie w domu i taki właśnie proces twórczy, a poza muzycznie no, wiele rzeczy mnie inspiruje, też sztuka, obrazy, rodzina, taka codzienność z dziećmi i to jest piękno takiego codziennego życia, które mnie bardzo inspiruje i potem słyszę to też w moich kompozycjach. A powiedz mi, jakie masz dzisiaj jeszcze marzenia muzyczne? No chciałbym na pewno pograć z moim projektem. Znaczy to już się dzieje, już mam wspaniały jakiś taki zawiązany zespół wspaniałych muzyków, z którymi gram, a no chciałbym po prostu jeszcze więcej miejsc odwiedzić i pokazać swoją muzykę, ale też chciałbym grać dalej w różnych projektach jako sideman,
w polskich projektach zagranicznych. To jest jakby mój cel. Także bardzo się cieszę na każdy koncert i myślę, że po tym czasie właśnie trudnym pandemii i teraz ciągnącej się cały czas wojny, to te wszystkie spotkania z kolegami muzykami, czy w twoim zespole, czy w moim, to jest wielkie szczęście, że możemy wykonywać naszą sztukę i grać i cieszyć się z ludźmi muzyką. Tak, a czujesz, że w ogóle jakby zmieniło się coś jakby w powietrzu w ogóle właśnie po tych wszystkich rzeczach ostatnich, że czujesz, że dzisiaj zawód muzyka jest czymś innym niż był 5 lat temu? Ja na pewno z mojej strony mogę powiedzieć, że się cieszę każdą nutą i każdą sekundą bycia na scenie i grania muzyki, ponieważ jeszcze bardziej to doceniłem. I też, a jednocześnie złapałem większy dystans do tego i nie przejmuję się tak już wszystkim, właśnie każdą nutą, tylko się z niej cieszę, tak. Że mogę po prostu wykonywać ten zawód i grać z kolegami i nie ma to takiego wymiaru dla mnie już tego pośpiechu, gonieniem za czymś, nie wiadomo czym, bo to wszystko, no tak jak właśnie te ostatnie lata pokazały, to może wszystko nagle stanąć. Tego nie być. I trzeba to docenić, że mamy możliwość grania dla ludzi. Tak. Michał, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Moja wielka przyjemność po mojej stronie, czy jak się mówi. Na koniec posłuchamy utworu wspaniałego artysty, który bardzo dużo namieszał w muzyce jazzowej, chyba inspirował naprawdę wiele osób, Tigran Hamasyan. Tak. Jak w ogóle odkryłeś Tigrana? Odkryłem go... Ja pamiętam, że słyszałem gdzieś w radio jego utwór i od razu wiedziałem, że koło takiej muzyki nie da się przejść obojętnie. To prawda, on się jakoś pojawił nagle w internecie i wszyscy byli pod tak gigantycznym wrażeniem. Od razu jest głębia i też właśnie zaawansowanie muzyczne, wszystko w jednym. I też jakby bardzo zaawansowana muzyka, a jednocześnie przystępna. I to też jest jakby cel, nie ukrywam, mojej muzyki, nie? Żeby... Tak. Żeby była jednocześnie i dla muzyków, i dla ludzi przystępna i jakoś frapująca. I to ma właśnie Tigran Hamasyan i jest dla mnie wielką inspiracją pod tym względem. Tigran Hamasyan jest armeńskim pianistą i na sam koniec audycji posłuchamy jego utworu zatytułowanego Vortex z gościnnym udziałem Tosina Abbasiego. Jeszcze raz moim gościem był Michał Barański i dziękujemy bardzo i do przyszłego tygodnia. To był Proces Twórczy. Ja nazywam się Kuba Jacek. Dobrej nocy wszystkim.